PiS chce odwołać Grodzkiego za orędzie do Ukraińców. Skandaliczne PiS chce odwołać marszałka Tomasza Grodzkiego. Skandaliczna wypowiedź. Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z nie dającą się zaakceptować hipokryzją nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi, powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do ukraińskiego parlamentu. Wicemarszałek Senatu Marek Pękpis zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Grodzkiego za tę wypowiedź. O zamiarze złożenia przez senatorów PiS wniosku o odwołanie Tomasza Grodzkiego Marek Pęk poinformował na Twitterze. W związku ze skandaliczną wypowiedzią profesor Grodzkiego o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina senatorowie PiS złożą wniosek o jego odwołanie, napisał wicemarszałek Senatu. Jak ocenił, te kłamliwe słowa są hańbiące i sprzeczne z polską racją stanu. Są granice, których przekraczać nie wolno, dodał. Marszałek Tomasz Grodzki wygłosił przemówienie do ukraińskich parlamentarzystów. Nagranie skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy marszałek Tomasz Grodzki zamieścił w piątek m.in. na Twitterze. Mówił w nim m.in., że Ukraińcy dają mnóstwo przykładów najwyższego poświęcenia, męstwa i determinacji w obronie swojej ojczyzny. Ale trzeba to podkreślić z całą mocą. Cały cywilizowany świat musi działać z podobną determinacją i bezwzględną wolą poskromienia agresora, podkreślił marszałek Grodzki. Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z nie dającą się zaakceptować hipokryzją nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy, oświadczył również Grodzki.